Wystawa przypomina o Henryku Sienkiewiczu, człowieku, pisarzu, społeczniku i patriocie. Powstała z myślą o zbliżających się dwóch ważnych rocznicach setnej śmierci pisarza i 70. wybuchu Powstania Warszawskiego. Najlepszym sposobem uczczenia obu tych rocznic jest przypomnienie obu postaci. O ile w powszechnym przekonaniu Sienkiewicz broni się sam i nie ma, przypuszczam, Polaka, który by Sienkiewicza nie czytał i nie wspominał często przez całe życie, o tyle warto jest przypomnieć epizod historyczny Polski, a mianowicie wykorzystanie postaci sienkiewiczowskich jako pierwowzorów zachowań wśród bohaterów Powstania Warszawskiego. Spod pióra Sienkiewicza wyszły m.in. Quo Vadis, W pustyni, w puszczy, trylogia oraz szereg nowel. Budził w nich nadzieję na lepsze jutro i zachęcał do walki o wolną Polskę. Twórczość Sienkiewicza miała ogromny wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych kilku pokoleń i pokolenia, które doprowadziło do odzyskania niepodległości w 18 roku. On nie doczekał odzyskania niepodległości, zmarł w 1916, ale również pokolenia okresu międzywojennego i pokolenia, które w czasie II wojny światowej, szczególnie w Armii Krajowej, w Szarych Szeregach, bardzo często przyjmowało pseudonimy oparte na literaturze Sienkiewicza. Sienkiewicz pisał ku pokrzepieniu serc ciemiężonych Polaków. Wielu w jego literaturze upatruje uniwersalizmu. To, że 83% Polaków rozważa emigrację, pokazuje, że mamy coś w rodzaju z kryzysem ducha polskiego. Z Sienkiewicza można wyciągnąć naukę, która jest dzisiaj uniwersalna, nawet w warunkach Unii Europejskiej, nawet w warunkach społeczeństwa dobrobytu. Otóż każda klęska jest zawsze klęską charakteru. I lektury Sienkiewicza, bohaterów jego postaci, to jest lekcja charakterów. Tych charakterów, które nam dzisiaj bardzo potrzeba. Dobrych, mężnych charakterów. Wystawę poświęconą naszemu nobliście za całokształt twórczości można oglądać w domu Eskenów przy ulicy Łaziennej.